Cześć, cześć, kochani. Jestem dowódcą Jeepa. To ja zaraz wracam. Battlefielda faktycznie się średnio ogląda, ja przyznaję to. Ale to, znaczy to zależy wszystko od mapy. Na Conquestach jak jest trochę jakaś chwila spokoju i zastanowienia się, to jest fajniej. Ale graliśmy wtedy te takie, kurde, teamówki, to były najlepsze. O nie, to było, ale to kurde była nerwówka. Za dużo, bo jak tam moje przygoda. Się... To była przygoda. A idź tam, wkurzało mnie to. Już właściwie już po pierwszej grze już byłem wkurzony na to wszystko. Bo już, wiesz, jakieś tak pewne rzeczy jakoś, ja nie wiem, ja jestem może z człowiekiem starej daty, jakieś takie, wiesz, mam... Ale jak ktoś, wiesz, przychodzi na wiadomo, jak ludzie reagują na RPG w tłum, albo te strzelby, nie? Tak jakoś sobie pomyślałem, ja pierdzielę, no, jakbym grał z kumplami, ja bym w życiu nie strzelił z RPG-iem, wiesz, w ludzi, nie? Gdzieś tam rozbrajających, nie? To jest takie niefajne strasznie, nie? Kurde, ja bym walił wszystkim. Chociaż nie, ja nie, no, niczym tam nie strzeliłem. Ale to wiesz, to też, jakby ja też nie oskarżam nikogo o to, że wiesz, że się zachowuje źle czy coś, nie? Tylko to jest to totalnie nie w moim stylu i mnie to wyprowadza z równowagi, nie? To nie znaczy, że mój styl jest dobry, nie? Ja to też ale też było powtarzam. Wesoło bardzo. Ja mi się podobało. Jedź pan były emocje, było z tą wesoło. Wesołością. Kurde, przygoda. Wszyscy ja słaby do takich... z emocjami kumpelskich gier oglądali. Nie, emocje były, to prawda, to prawda. Jestem stary tryk i po prostu takie mam. A B już przyjechał. Coś tu się pojawiło. Jakaś ciężarówka zwykła, co to robi? A już tutaj, na tej mapie najbardziej mnie wkurza to, że koleś może wyjechać sobie poza obszar ostrzału i walić z tego, z artylerii. Właśnie zaczynam to robić, bo chyba wziąłem jakąś artylerię i się nią wycofuję. Czekaj, zaraz zobaczę, jak to działa, Rok. Ale wybaczysz, musisz mi wybaczyć. Bo nigdy nie byłem w tym swojej jeździe jeszcze. Bo ja na Conquestach nie gram, ale... Czuję, że to będzie zamknę. Czekaj. Dobra. Dobra, co się robi tą artylerią? Bo widzę, że coś mam, jakiś komputer jakby. No to masz obraz, nie? Mhm. No mam. I co mam robić? No i teraz namierzasz obszar na mapie i strzelasz. Coś strzelam, ale czy to was zabija? No nie wiem, czy nas to zabija, bo ja jestem... Bo nie widzę, żeby ktoś ginął. Bo nic nie jest oznaczone, się... ludzie, oznaczajcie. Czekaj. Ale teraz walnąłem was. No ale nic nie ginie. No nie powinniście umrzeć? Wiesz. Znaczy wiesz, zależy... Ktoś zginął. To nie jest takie tam dobre aż do zabijania. To tam takich killshotów to nie będziesz miał z tego. To często. Został zraniony. Ty, no chyba mi się ammo skończyło, bo coś... A, nie, jednak. Podoba mi się to. Taki Battlefield, tylko bardziej jak na komórkę to by mogło być. Uszkodzenie pojazdu. No i co, ma on tę amunicję czy nie? Nie wiem, gdzie to jest ta amunicja. Coś jest. Ale posiałem zniszczenie. Gdzie ty, Rok, jesteś? Powiedz to, ja do ciebie strzelę z artylerii. Ja zawsze na tyłach, stary. To czekaj, to jesteś na pewno ty tutaj. To strzelę w to ciebie. No, co z tą artylerią? A jestem wyciszona, widzę was. No fajnie. No, trochę jesteś. Poszła artyleria, widziałeś? Ja bym chciał zobaczyć z bliska, jak to wali, bo... Snajper nieprzyjaciela na zachód od was. No, strasznie wali. A na konsoli w BF-a graliście? Nie, ale sobie nie wyobrażam. No. Mi się zdarzyło u koleżanki i ona tak normalnie grała. Nie, no jest dużo, no większość ludzi gra w BF-a na konsolach, no. To albo niestety w CS-a, to... na padzie, to jest w ogóle jazda. No są, no grają, no, to są, no ale to wiesz, to wszyscy dookoła też tak robią, nie, więc... Więc masz szansę. Już to trudniej jest. Dobra, zabiłem jakiegoś jednego typa, kurde, artyleria. No nie wiem, czy tu jeszcze siedzieć. Można ten czołg wziąć, nie.
Gdzie tu od pleców? Kto to? Ach, fuck. Strasznie powolno, wolno się ładuje ta artyleria, muszę wam powiedzieć. Dobra, zrobię to inaczej w takim razie. Jak już jestem taki sprytny. Jora, wiecie co, porzucę tą artylerię. Zostawię ją dla innych. Uwaga na dach B. Ktoś powiedział uwaga na dach B, kto tak powiedział? To w grze ktoś? Nie, ktoś może u siebie w domu ktoś. W domu. No nie no, ktoś powiedział uwaga na dach B, to na tym a może w moim składzie, Patryk. Jak się gada? Altem się gada? Chyba. Próbuj myślisz? Altem. No jak, altem gadać to by nie pasowało. Teza. No jasne, że tak, mówię ci. Halo, Patryk. Słychać się. Patryk, witam cię bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak się z Patrykiem porozumiałem. No, a Patryk umarł niestety. Boże, jak słabo. W ogóle C4 zmienili zasięg lotu C4. Tak? Że C4 teraz, no. I trzeba nie tak daleko? Wejść na ten czołg. No wiesz, rzuciłem kurde i... Siadam. Nie, ja chyba gorąco. Ale teraz tak będziemy strzelać. Ogu. Co tu jest ze mną w drużynie? Sami najlepsi. Dobre strony. Och, mnie ściągnął. Kurde, rozłożyłem znacznik od rozwoju w najlepszym możliwym miejscu i kurde, nikogo nie ma w moim teamie. Życie? Cały B, bierz RPG, nie ma pojazdów w przeciwnym teamie, nie? Zakładasz znacznik, nie masz nic spawnować. Oj, chyba trzeba zjebać. Chyba mam tu zamknięty taki. Widzę helikopter, ale nawet nie będę do niego strzelał, bo wiem jak to się skończy, kurde, nie przestrzelę się przez nic. A w trójce można było jeszcze zabić tego śmigłowca. Jaki kierowca? Pilota, czy jak mu tam? Ani lata. Ach, wy w przeciwnej jesteście. Przeciwny niż ty? To ty rok jesteś ze mną? Nie wiem. Ja zawsze jestem mentalnie z tobą, nawet jak jestem przeciwko. A jaki punkt przejmujesz na przykład? Na wszystko. Przyjąłem D, teraz przejmuję. Dobra, jadę jak szalona. Ja to zaraz sprawdzę. Tu nie widzę cię chyba. Bruksela widzę w przeciwnej teamie. W Runecie widzę w przeciwnym, czyli Kasia mówi, że my jesteśmy razem. Tak. Okej. Czemu się nie mogę spawnować na tym? Jak się dołączę do drużyny? Do składu? To tam escape musisz dać i tam jakieś wybierz składy. Widzę, no ale... A, pierniczy. Jeszcze teraz cepkę. Flaga przejęta. Fajny ten Battlefield, taki wspomnienia, pole bitwy, przygody, pierwsze filmy na YouTubie. Oczywiście nie w tym Battlefieldzie, ale tak było. Dobra kampa. Może no, wygrajmy to. O, wow. Gdzie czołgi leżą? Raki! To no ja! Wiedziałem, że ktoś mnie ale zauważył. Ale zanurzował. Jeszcze ja wiem, chyba z pięciu zabiłem, no to w końcu któryś kurde się ocknął, nie? Dobra. To jest mój ulubiony karabinek, co? Przejęliśmy to, co w końcu na masakrę. Kurczę. Oj! Tak miało być. Z jakiejś Abramsa strzela i to na taką odległość. Odrodziłam się na końcu świata, mogłam na kimś. Fajny awatar ma koleś. Ale fajne rzeczy rysują w tych edytorach, jestem zdumiony czasami. No, znaczy wiesz, bo to są takie jakieś programy, co to zamieniają same te. Aha. No to nie jest tak, że oni to tam z tych kresek i kwadratów wiesz sami kreślą, nie? O Boże Święty, na co ja stanąłem? No idź pan w cholerę z tym czołgiem, no.
Ja pierdzielę, no nie ma frajdy w ogóle, wiesz. Zniosę ludzi, nie jeździ dookoła na pierdziela tym. Sam musisz wsiąść. Wiem, ale to zero polotu, to jest takie, wiesz, przychodzisz na imprezę, gdzie macie grać w bierki, a bierzesz ze sobą siedzielę, nie? Ale zawsze się fajnie czołgiem jeździło, wiesz, bo jakby w tych poprzednich BF-ach miało znaczenie to, że brałeś mechanika i jechałeś z mechanikiem i się naprawialiście i tak... Było wesoło w teamie zagrać. Jaszka, zbieram na wycieczkę ludzi. W teamie czołgowym. Gadajcie. Shit. Co dużo ich tu było. Ha, wiedziałem, że tam jest... Rozjadę kogoś. Uciekmy. No po to są w Battlefieldzie krzaki, żeby je wykorzystać, a nie... Każdą przewagę terenu trzeba wykorzystywać. W takiej grze. Przynajmniej w Battlefieldzie krzaki nie znikają jak w połowie tych gier survivalowych. Gdzie się chowasz za krzakiem, a się okazuje, że twój przeciwnik nie widzi tego krzaka, bo jest za daleko. A no, tak by było. Ale to też jest, wiesz, z drugiej strony, latasz z gołą dupą po otwartym terenie i potem narzekasz, że cię ktoś krzakiem zabił. Trzeba było w ogóle uważać. Już respawn idzie gruby. No ale w sumie wygrywamy to. Apteczkę. Tak mi się wydaje. 300. Ej, Mrozik, apteczka. Mrozik, ej, oh my god. Zapominam się na ty, ale w tym hardline'ie czy w tym tam to zrobili, że możesz sam sobie zabrać, nie? Od kogoś. No, miał sens, bo tu latasz, kurde, za kolesiem. Dobra, już się sam wyleczyłem. To powiem ci, było niezłe rozwiązanie. Technicznych nam potrzeba, kurde, czołgiem jeżdżą. A możemy siedzieć pod ziemią w bejce. To jest właśnie, jakby tą mapę lubię, nie? Bo są takie obszary, gdzie czołg ci nie dopadnie, nie? Jeżeli nie lubisz czołgów, to chodzisz tutaj i też robisz coś ważnego dla drużyny. A żaden ci, wiesz, koleś nie wjedzie z czołgiem. Zabity. Dzięki za podniesienie. Aj, kurde. I to ma sens właśnie. To jest jedna z najlepszych map w tym Battlefieldzie. Mówisz? No bo ona jest, wiesz... Masz wybór, nie? Masz jakiś wybór, bo w większości map stoisz i jesteś skazany po prostu. Podleci jakiś helikopter i no zapomnij, nie? Schowasz się do budynku, to zburz. A tutaj masz tereny pod ziemią, możesz gdzieś wejść, schować się, coś kurde robić, nie? Jedzie czołg na górze, to wcale nie znaczy, że my przegramy, nie? Bo mamy dwa punkty centralne i już, nie? A większość mapy nie jest w ogóle przemyślana pod tym kątem, nie? Jesteś skazany na pojazdy i koniec. No nie mogę po prostu, zawsze co przeładuję, to jakiś typ wyskoczy na mnie. Jeszcze jedna rzecz. Biednie, po czołgu. Przejmujemy tą flagę. To D, czy co to jest? Tak, to D. Już leczy. Mamy. Nie wiedziałam już skąd. Tym bardziej mnie irytuje w tych punktach C i B, że się kurde respawnujesz gdzieś w ciemnej dupie. Kurde, słyszałem go. Skubany, jak chodził. Gdzie on chodzi? A on był w wagonie. Dużo tego towarzystwa. Co, zabiłem im pilota? Uuu, chyba helikopter spada. O kurde, moje gratulacje. Wład, miet pakiet, łazmi! Cel Charlie jest pod naszą kontrolą. Jaj. No to te będą przejmować, ale dobra akcja z pilotem. No ale on tak nisko leciał, wiesz, to na nic nadzwyczajnego. To nie była akcja na Only in Battlefield. To była zwykła akcja ze strzeleniem pilota. Boże, jak z tym dostałeś? No oczywiście czołg, nie? Bo już się za dobrze bawiłem, walcząc z pilotą.
Jaką my mamy następną grę, Adaś? Jesteś tu z nami? Tak, sprzątanie. Sprzątanie? Jako graba wpadł na pomysł sprzątania. Tak, sprzątanie z grabą będziemy sprzątać. To ewentualnie możemy... Na razie grajcie, no. Battlefielda i... Zobaczymy, jak to zrobić. Sprzątanie jest fajne, ale możemy posprzątać, może nam później też nam gdzieś tam... Sprzątanie jest śmieszne. A w ogóle zainstalowaliście te dodatki do sprzątania? Bo tam są jakby jest... Nie. Trzy gry są. Myślę, że nie. Jest zwykłe sprzątanie, sprzątanie coś tam z Mikołajem, sprzątanie z jakimś ninja coś tam. I to jako, jakby na Steamie to jest jako osobne gry. Dziękuję. Nasz czołg, dobra. Takiego Battlefielda lubię, jak te czołgi nie jeżdżą. A właściwie nie mogę ustawić sobie tego zupełnie infantry only. Jest to tam wyszukiwarce, są też mapy, na których po prostu nie ma czołgów. Na metrze nie ma czołgów, nie? Na metro też jest kolejna mapa, wiesz, która jest nieprzemyślana, jest ta wąska kicha. W Battlefield 3 ona mi się nie podobała i w czwórce też mi się metra nie podobała. W ogóle, wiesz. Właśnie dlatego, ja że tam trzeba smoki wykorzystać, trzeba się umieć zebrać i przebić, nie? Ja, no tak, tak, tak. Ale to jest taka taktyka, wiesz, ja lubię taką taktykę, którą można samemu zastosować. Tak. Nie, bo a nie tam grać. Trzeba całego teamu. Ja lubię solo, no. Lubię solo. Przejmujemy. Jak mi rozjechał, no nie wierzę w to. To ja puszczam dwa smoki, żeby mnie nie widział ten czołg i nagle z tych dwóch smoków on wyjeżdża i mnie kurde. O nie! Wbiłem mu się w maskę, wyobrażasz to sobie, Rok? No nie wiem, no, za bardzo wiesz, jak wyobraź sobie czołg, który na masce ma tak, jakbym ja się rękami złapał i nogi mi dołem wystawały. Wiesz, tak po prostu jechałem na jego masce ze zwisającymi nogami w dół przez teksturę. Ale rozumiem, że ci to nie zapewniło sukcesu. Nie zapewniło mi sukcesu, ale wyglądało dość interesująco. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Aj, z dołu strzelał. Ile w ogóle ta mapa ma tiketów? Bo ja dałem na 100%, takich szukałem, więc powinno być. Musisz tam... No, przyzwoicie. Mówię. Nie lubię tu grać w Battlefield, jak są przesadzone tikety. Ale na rushach to już w ogóle. 150% na raszu to jest maksimum, bo później to się robi nudno. Ludzie stoją, tylko się skampią i nie umieją punktu zdobyć. I się tak siedzi i strzela po dwóch stronach barykady. No nie wierzę, z czego dostałem wsparcie MGL. Co to było? Jakiś granat? Matko boska. Ja na przykład z Nexusem lubię grać w parze Battlefielda, bo żeśmy tylko z nim mieliśmy okazję pograć, tak? Znaczy z Rojem też, oczywiście, tylko z Rojem to jest rozpierducha i gadanie, nie? No, z Nexusem jest taka akcja, w sensie zaplanowanych działań. I to jest jedyna okazja, gdzie lubię takie grupowe zabawy. Jak gramy z ekipą, to po prostu się napierdzielamy wszyscy. Tyle. No, grupowe tak zabawy. Chyba, żebyś w Rasha grał. Na mniej osób, nie? Rypany czołg, no. Zbliżamy się do końca, ale i tak wygrywamy. My. Stanęliśmy na wysokości zadania. No. No to ten visceral cleaning może być zabawne, to ja się zgadzam. Tylko że bez graby to trochę słabo, bo to jest, on jest jakby pomysłodawcą tej całej zabawy. Ale coś by trzeba było zmienić, bo już Battlefield. Prawie 2 godziny gramy, 1,5 godziny. Możecie nie zapobiegającą przed roketa w trójki zagrać. Można by było roketa w trójkę. Okay. Albo bombę. Ale bombę w trójkę, bombę w trójki osoby... się... Da się, tylko że to już trzeba umieć grać, bo wtedy, żeby dwie osoby, wiesz, rozwiązywały zagadkę, ale to będzie ciężko, to lepiej nie.